Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Czytamy w dzisiejszym czytaniu z księgi jednego z proroków. Obelgi to jest coś, z czym każdy z nas spotyka się chyba w życiu, może nie codziennie, ale w różnych sytuacjach. Są to zarówno obelgi miotane w internecie na ludzi, którzy myślą inaczej. Nie tylko w kwestiach politycznych, ale także zdarzają się w zwykłych sytuacjach na drodze, gdy jacyś krewcy, kierowcy siedzą obok siebie na dwóch pasach ruchu, w kolejkach, w sklepach, wszędzie tam, gdzie pojawiają się emocje, obelgi pojawiają się również. Obelgi pojawiają się także. E, w sytuacji, w której zadeklarujemy, że wierzymy, szczególnie teraz, to wcale nie jest takie proste, bo wielu z nas musi bronić się przed takim stereotypowym spojrzeniem na człowieka wierzącego. Bo jaki jest ten stereotyp wśród ludzi, którzy na Kościół patrzą z dystansu? Oczywiście nie można generalizować, ale ja się spotkałem z takimi stereotypami, że jeżeli człowiek wierzy w Boga, to ma kiełbie wełbie i wiedzy mu nie dostaje. Czyli jest słabo wykształcony, niemyślący, niemądry, głupi i zamiast pracować nad swoim umysłem, rozwija duchowość i myśli o rzeczach, które nie istnieją, ignorując te, które istnieją, nie myśli rozsądnie. Ja tego typu myślenie traktuję jako obelgę. Ale też nauczyłem się, że nie ma najmniejszego sensu Reagować na tę obelgę. Trzeba być nieczułym na te obelgi, bo czy one są prawdziwe? Być może w niektórych przypadkach tak, być może w niektórych przypadkach nie staramy się zrozumieć pewnych rzeczy, pewnych mechanizmów, ale czy to jest związane z wiarą. Znam mnóstwo ludzi doskonale wykształconych, inteligentnych, którzy. Wierzą bardzo głęboko. Mój najlepszy, najgenialniejszy profesor fizyki, wykładający bez jednego zapiska na kartce ogólną teorię względności, sam mówił, że to rozważanie, bardzo trudne od strony matematycznej, od strony także wyobrażeniowej, ogólnej teorii względności, doprowadziło go do, właśnie do Boga. Tam spotkał Boga w tych meandrach naukowych zawiłości tensorów i transformacji. Zatem, naprawdę powinniśmy posłuchać tego co stało się udziałem jednego z proroków który był prześladowany przez swoich bądźmy nieczuli na obelgi i może nie bądźmy zbyt wrażliwi nadwrażliwi na słowa które słyszymy bo ja mówię o obelgach ale bardzo często jako obelgi traktujemy słowa które moglibyśmy bardzo łatwo obrócić w żart thank you